moja najlepsza bańka ever! Jakie one ładne! Wiesz co? Mam pewien pomysł. Wykorzystam do tego te cukierki. Podgrzeję je w mikrofalówce przez około minutę. Gotowe! Tak! Rozpuściły się! Tylko usiądę sobie wygodnie na kanapie. Dobra, teraz biorę słomkę i zaczynam eksperyment. Końcówkę maczam w cukierkowej masie. A teraz dmuchamy. Działa! Spójrz na te cukierkowe bańki! Czyż nie są wspaniałe? A teraz najlepsze! Można je zjeść! Pychota! Wow! Ja też chcę jadalne bańki! Ble! Moje smakują jak mydło! Jak ty możesz to jeść? Głuptasie! Moje są zrobione z cukierków, a nie mydła! Dobra, dobra! Gotowi na trening? Że co? Dobrze słyszycie? Solidne mięśnie to podstawa! Myślałem, że to matma. Haha, ale pajac. Chwila. Myślisz o tym, co ja? To chyba dobry moment na małe co nieco. Co? Jedzenie? W klasie? Nie wiedzą, że jest na to zakaz? Stop! Zbrodnia w biały dzień! Niedoczekanie! Hejo! Wow, nie! Mój batonik! Jeśli już musicie się posilić, róbcie to z głową! Zdrowe pożywienie to podstawa numer dwa! Dla ciebie i dla tego tam z tyłu! O, ja cię! Darmowa pomarańcza! Muszę zrobić miejsce! Co za dziwak! Przekroję moją pomarańczę na pół! Idealnie! A teraz przenoś na sokowirówka! No i wyciskamy! Tak jest! O! Już wiem, co możemy zrobić! Będę potrzebować tej połówki wyciśniętej pomarańczy! Co? Okej, mam już wydrążoną połówkę pomarańczy oraz batonik. Kolejny krok to stopienie czekolady. Mega smacznie, mega czekoladowo. Teraz wlewamy do wydrążonej pomarańczy. Czekolada i pomarańcz to smaki, które idealnie do siebie pasują. Teraz włożę je do mikrofali na około 2 minuty. Tada! Można już zajadać. Elegancką łyżeczką oczywiście. Spróbujmy. Pyszne! Muszę zrobić tego więcej! No dobra, pokaż, czy to faktycznie takie dobre! Naprawdę pycha! Trzeba być silnym, bo w tym świecie nie ma miejsca dla mięczaków! Wygląda na to, że wracamy do zajęć, czyli mogę zająć się rozwiązywaniem tego zadania! Te bułeczki pachną tak świeżo! Mięcho gotowe, możemy zaczynać! Grill też rozgrzany! To chyba będzie odpowiednia porcja. Zacznijmy smażyć. Hola, hola, Rio. To zdecydowanie za dużo. Ups, dobra, żaden problem. Mam wszystko pod kontrolą. Na pewno? Jakoś tego nie widać. Nic się nie przejmuj, widzisz? Lepiej? Nie powiedziałabym. Okej, chyba masz rację. Czegoś tu brakuje. No tak, przez to całe zamieszanie zapomniałem o mojej czapce kucharskiej. I to było problemem? Jesteś pewien? Teraz jestem uzbrojony po zęby i gotowy do pichcenia. Okej, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Spójrz tylko na tego klopsika. Nie, Leo, to nadal za dużo. Już wiem, trzeba je dobrze ugnieść. Tak myślisz? Przecież to jest mielone. Tak, aha, idealny kształt, kiełbacha. Leo, spójrz na te bułeczki. No tak, bułeczki są nieco mniejsze. Ja umiem przyrządzić tylko solidne porcje. Wow, widzisz to? Co ona robi? A, chyba mam mrożony miodzik. Zobacz, jak smakowicie to wygląda. I z jaką łatwością go wyciska. Leo, mam już rozwiązanie naszego problemu. Odetnę górną część plastikowej butelki i włożę do niej mielonego mięsa. Dobrze wypełnię całą górną część. Teraz wystarczy ją obrócić, żeby mięsko było tak jakby na dnie. Zanim przejdziemy dalej, wetknę do środka patyczek do szaszłyków. Teraz wystarczy nacisnąć, a mięso uformuje się samo. Zobacz, to działa! Możemy zacząć smażyć. Położę to na grilla, a ty rób kolejne. Współpraca zawsze popłaca. Jesteśmy genialni. Rany, jak ja uwielbiam chipsy. Wszystkie smaki. Te i te i te też. Co ona tam tak chrupie? Znowu objada się chipsami. Hazel, skarbie, co powiesz na świeże warzywka zamiast tych chipsów? Nie ma mowy. Ohyda. Zobacz, leci marcheweczka. Nie? Może mam tu coś innego, co mogłabyś zjeść? A może trochę chlebka? Fuj! Nie! Wpadł do mojej paczki chipsów. No nic, zrobię sobie z tego kanapkę. Chleb, chipsy, no i chleb. Voilà! Co ona tam kombinuje? Ach, widać, zje wszystko, co będzie z chipsami.
Chyba mam pewien pomysł. Mam tu paczkę chipsów i świeżutkie jajeczko. A teraz wbiję je do torebki. No dobra, więcej niż jedno. Teraz trochę warzyw. Akurat skroiłem paprykę. Jeszcze szynka i ser. To powinno wystarczyć. Teraz wstawię wodę do gotowania. Jak już się zagotuje, zanurzę w niej paczkę ze składnikami. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Teraz wystarczy wyłożyć wszystko na talerz. Tada! Wygląda jak omlet albo frittata. Hazel, proszę, spróbuj tego. Myślę, że ci posmakuje. Czuję zapach chipsów. O, patrz! Tu jest nawet jeden. Solony, mój ulubiony. Dzięki, tato, było pycha. Co? Żartujesz sobie chyba? Uch, ale gorąco. Dłużej nie wytrzymam. Jeszcze wachlarz się połamał. Super! Mam dość. Ściągam koszulkę. Jest za gorąco. Jest cała przepocona. Lepiej ją wyrzymam. Matko, patrz, ile potu wypłynęło. Nie założę jej z powrotem. Muszę wziąć świeżą. Ta jest spoko. Ja się tak nie przebiorę. Zaraz się tu uduszę. O, mój wiatraczek. Chodź, kwiateczku, pomożesz mi. Ech, to na nic. Chyba się popsuł. Rany, jak gorąco. Potrzebuję lodu. O, tak, idealnie. Wezmę kostkę i przyłożę ją sobie do skroni. Ale zimna. Schłodzę się tak raz, dwa. O nie, oddawaj pilota. Leo, odczep się. Wzięłam pierwsza, więc ja decyduję, co oglądamy. O, super, dobry wybór, Hazel. Tak, wiem. Przekąsiłabym sobie coś. Na szczęście schowałam sobie tu coś na czarną godzinę. Ile to pyszności. Co? Masz tam całą tabliczkę czekolady? Uwielbiam ten program. O nie, moja czekolada się rozpuściła. Haha, powinnaś się teraz zobaczyć. Uwielbiam topioną czekoladę. O tak, pychota. Hej, czekaj, mam tu przecież całą miskę wody z lodem. Hazel, myślisz o tym co ja? A więc najpierw miska z zimną wodą i stopiona czekolada. Wytnę otwór w opakowaniu i wycisnę ją prosto na lód. Dokładnie tak. Zrobiłem czekoladowe kółko. Poleję ją jeszcze lodowatą wodą, by szybciej się schłodziła. Okej, chyba gotowe. Jedziemy dalej. Teraz zrobię inny kształt. Idealny trójkąt. I ponownie chłodzimy wodą. To powinno załatwić sprawę. Zobaczmy. Tak! Hazel, wyszło naprawdę świetnie. Jesteśmy genialni. Ja się zabieram za ten trójkącik. Czekoladowe kółka smakują nawet lepiej od zwykłej czekolady. To było pycha. Dzięki, że się podzieliłaś, Hazel. Dzisiaj na obiad będą ziemniory. Strasznie dużo z nimi roboty. Zaraz, zaraz. Czemu ja tu haruję, kiedy mam dwójkę dzieci do pomocy? Hazel, widzisz te miche ziemniaków? Masz je wszystkie ładnie obrać. Chcecie obiad? To bez żadnych dąsów mi tu. Ach, czemu zawsze ja muszę pomagać w kuchni? Ajdź, dobrze, że nie padło na mnie. To nawet nie jest obieraczka. To pęseta. Nie da się nią obierać. To na nic. Nie dam rady. Ty spróbuj, Leo. Trzymaj. Muszę? No dobra, niech będzie. Nie, nie działa. Trzymaj. Tata mówi, że ty masz je obrać. Ale jak niby mam to zrobić? Nie, ty to weź. Znowu? Ale już próbowałem. To nie działa. Widzisz? Mówiłem. Nie da się obrać tego ziemniaka. Zabieraj to. Nie, nie chcę. Ty to zrób. Nie. Zobacz, co narobiłaś. Hazel, patrz! Możemy przecież użyć pojemnika. Zamknę go i dobrze nim potrząsnę. To musi zadziałać. Muszę tylko odpowiednio mocno nim potrząsać. Ale się zmachałem. No dobrze, zobaczmy. Tak, udało się! Nie wierzę. Znaczy, wiedziałem, że się uda. Widzisz? Obrany i to bez żadnych kantów. Widzę właśnie. Zróbmy to samo z resztą. Może dostaniemy kieszonkowe? Dobry pomysł, Hazel. Ale musimy go nieco ulepszyć. Przyda nam się większy pojemnik. Ten nada się idealnie. No i oczywiście szczęśliwa maszynka do golenia. Okej, wszystko już na miejscu. Bierzmy się za potrząsanie. Jestem gotowa. Leo, zaczynajmy. Trzęś tak mocno, jak potrafisz, Hazel! Mocniej! Dobra, wystarczy. To powinno załatwić sprawę. O, tata idzie. Co to ma być? Obraliście ziemniaki tak, jak prosiłem? Niech no spojrzę. O, faktycznie obrane. Świetna robota, dzieciaki. Wiedziałem, że dacie sobie radę. Jest! Widziałeś, jaki był zadowolony?
A jak wy obralibyście ziemniaki? Piszcie w komentarzach. Wyślijcie ten filmik znajomym, lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnej dawki praktycznych porad dla rodziców.